Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony A+. Zagadnieniem, którym się zajmiemy dzisiaj, jest tak zwane mnożenie wektorów przez skalar. Mnożenie wektorów przez skalar. I w jaki sposób to robimy? Mamy jakiś wektor, na przykład wektor A, i chcemy go wymnożyć razy jakiś skalar, na przykład skalar M. No to czysto matematycznie wiemy, że wektor A to jest wektor AX plus wektor AY, czyli współrzędna AX razy wektor I to współrzędna AY razy wektor J. I jeżeli zrobimy M razy A, to otrzymujemy M razy AX plus M razy AY, czyli MAX I plus MAY J. No dobra, to jest matematyka, ale jak to działa w praktyce? Mamy jakiś wektor A, powiedzmy o takiej długości, i chcemy go wymnożyć na przykład razy 2. Niech m będzie 2. A więc co się stanie? No, wektor nam się po prostu dwa razy wydłuży. To jest najbardziej intuicyjna rzecz prawdopodobnie, jaka istnieje w teorii wektorów. Wektor będzie po prostu dwa razy dłuższy. Czyli będzie miał dokładnie ten sam kierunek, ten sam zwrot i dwa razy... Dziękuję. Wektor nam się dwa razy wydłuży, czyli będzie miał dokładnie ten sam kierunek, dokładnie ten sam zwrot, ale dwa razy dłuższą długość. No i zdefiniujmy wektor, ten A, niech on ma na przykład 2 i 3 współrzędne, czyli x-owa składowa ma długość równą 2, y-owa składowa ma długość równą 3. Czyli długość tego naszego wektora A jesteśmy w stanie wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa, to jest 2 kwadrat plus 3 kwadrat pierwiastek, czyli pierwiastek z 13. I teraz chcemy go pomnożyć razy 2, czyli dwukrotnie wydłużyć. I zobaczymy, czy jak pomnożymy go razy 2, to dostaniemy rzeczywiście wektor dwa razy dłuższy od tego wektora A. No to jedziemy. MA mamy 2 razy ten wektor, czyli wektor o współrzędnych 2, 3. No i dostajemy wektor o współrzędnych 4, 6, dlatego że mnożenie, wiadomo, wykonujemy w ten sposób. 2 razy x, 2 razy y, czyli wydłużamy dwukrotnie jedną składową, składową x-ową i dwukrotnie składową y-ową tego wektora. No i zobaczmy w takim razie, czy będzie nam się wszystko zgadzać, czy on rzeczywiście będzie dwa razy dłuższy. Robimy długość wektora tego MA powstałego, czyli 2 razy tego wektora A, i to jest to samo co M razy długość wektora A, czyli pierwiastek z 4 kwadrat plus 6 kwadrat, czyli długość tego nowego wektora, tego wektora MA, który mamy tutaj. Wyznaczamy jego długość w ten sam sposób stwierdzenia Pitagorasa. 4 kwadrat plus 6 kwadrat to jest 52 pod pierwiastkiem, a 52 jesteśmy dalej w stanie rozbić na 4 razy 13. Wyjmujemy sobie dwójkę przed nawias i mamy 2 razy pierwiastek z 13. Co się okazuje? No ten wektor rzeczywiście jest dwa razy dłuższy niż wektor A. Czyli jeszcze raz, co robi nam operacja mnożenia wektora przez skalar? Wydłuża nam ten wektor. Tak naprawdę to jest wszystko. Jeżeli M jest dodatnie, to będzie to po prostu wektor dłuższy M razy. Natomiast gdybyśmy mieli M ujemne, czyli byśmy mieli na przykład razy minus 3, to mamy razy 3, czyli wektor 3 razy dłuższy, ale też razy minus, czyli ten wektor musimy odwrócić i wtedy on będzie miał 3 razy większą wartość niż oryginalny wektor, ten sam kierunek, ale przeciwny zwrot, czyli będzie skierowany w drugą stronę niż wektor A. Ok, to wszystko w dzisiejszej lekcji. W kolejnych lekcjach się zajmiemy troszeczkę trudniejszymi działaniami na wektorach, jakimi są iloczyn skalarny wektorów i iloczyn wektorowy wektorów. Ja dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za uwagę. Zapraszam do lajkowania naszej strony na Facebooku, subskrypcji naszego kanału na YouTubie i do usłyszenia na następnych lekcjach.